Pasażerowie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zapłacą więcej za przejazdy komunikacją miejską. 17 października w życie wchodzi nowa taryfa przewozu, a także nowy cennik. Zgodnie z zapowiedziami więcej zapłacić trzeba będzie za bilety jednorazowe i krótkookresowe. Od tego dnia przejazdy będą rozliczane wyłącznie w taryfie czasowej, co oznacza, że bilety jednorazowe będą obowiązywały przez 20, 40 lub 90 minut jazdy. Ale na tym nie koniec podniesienia opłat. Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że nie zmienią się ceny biletów wieloprzejazdowych czy metrobiletów. Także nie będą stratni pasażerowie, którzy stale korzystają z usług ZTM, z usług komunikacji miejskiej. Zmienią się wysokości opłat dodatkowych. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu będzie wynosić 550 zł. Dotychczas podróż bez ważnego biletu kosztowała Gapowicza 120 zł, zatem różnica jest duża. Podwyżka cen biletów waha się pomiędzy 9 a 13%. Od 17 października za bilety 20, 40 i 90-minutowe trzeba będzie zapłacić o 60 groszy więcej. Z kolei bilet 30-dniowy będzie droższy o 10 zł. Głównym czynnikiem, który zadecydował o podniesieniu cen biletów, jest inflacja. Presja, która wpływa na oczekiwania dotyczące wynagrodzeń kadry pracującej w naszej spółce, ale dodatkowo mierzymy się ze stałym wzrostem praktycznie kosztów materiałów. Kontrahenci oczekują wyższych cen niż to było jeszcze w zeszłym roku. Jest to odczuwalne, ponieważ w naszym budżecie jest to pozycja dosyć istotna. Czyli materiały eksploatacyjne, smary, ogumienie, to bardzo istotnie waży na naszym wyniku. No ale przede wszystkim to, co się działo na rynkach surowców energetycznych. Warto podkreślić, że dla pasażerów korzystających z biletów elektronicznych wciąż będzie dostępna niższa cena za przejazd, tak jak było do tej pory. Ze wszystkimi zmianami szczegółowo można zapoznać się na stronie ZTM.